Cześć wszystkim! Znowu Pan 7. Przeciąg Pillars of Eternity, dodatek Biała Marchia. Dobra, świecamy dalej baterię Durgana. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy do końca długie wodospady. Znaleźliśmy tam smoka górskiego, którego na razie nie zabijamy. Ponieważ z tego co słyszałem jest dosyć potężny. Poza tym pomogliśmy jakiemuś chłopu wyjść z przerębli. A ponadto przedmiot, którego kompas, którego mamy użyć, żeby znaleźć tutaj coś dla pewnej krasnoludki, mówił nam, żeby iść na zachód, więc to będziemy robić. No okej, fajnie. Wchodzimy do baterii podziała, ale tylko kiedy musimy. Okej, więc stąd oni mają te armaty. Okej, robi sens. Urządzenie wskazuje wprost na wejście do jaskini. No to ładujemy się do niej w takim razie. Okej. Mieliśmy tu znaleźć rudę, tak? Tak. Usiłuję otworzyć zasłonięte przyrządy, dzięki którym krasnoludy, w którym postawili fortecę. Okej. Dobra, to miejsce nie jest zbyt duże. Pewnie tu będzie więcej legufatów, skoro były przy wyjściu. Okej, zwój huraganu. To jest bardzo przydatny zwój. Nigdy jeszcze żadnego nie użyłem. Ale zadaje dużo obrażenia. Zmniejsza tempo ataku. Bardzo fajny. Okej. Co pewnie będziemy mieli kilka wyjść, tak? Zobaczymy. Na razie mamy jedno. I więcej lagufatów. Okej. Dobra, musisz tutaj podejść. Wszyscy muszą podejść. Urządzenie isty wskazuje wprost na punkt w ścianie jaskini. Okej. Dobrze wiedzieć. Dobra, może strzelajmy do nich po kolei. Fajnie, naładowałaś się. Powinno ich wszystkich przewrócić. Okej. Legofat dowódca. Okej. Wygląda na to, że sparaliżowali matkę. Niefajnie, niefajnie. Okej. Musimy tutaj parę uderzeń magii. Ty tutaj zaatakujesz. Użyjesz swojego uderzenia gryfa, znaczy raczej serce furii. No tak. Jak te lagwaty zaczną spamować magicznymi pociskami, to za bardzo nie można ani się przy nimi obronić. Właśnie w tylnej linii, ani cokolwiek z nimi zrobić. Więc to jest spory problem. A miałem pecha, bo akurat ją sparaliżowali, ona mogłaby ich przewrócić i przerwać im te pociski. Okej, spróbuj przewrócić tego dowódcę. Ładnie. Okej, dobra. Matka otrzymała tylko troszkę. Refleks minus 25. Przeżyje na tym. Z tym. Okej, dobra. Okej, to jest chyba ten punkt w ścianie, co? Klenoty z białej Adry. Okej, dokładnie o to chodziło. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Znakomity arbalet. No, w sumie zobaczmy.
Ktoś u nas korzysta z arbaletu. Tak, ale masz już mistrzowski. Ty masz mistrzowską kuszę. Ty nawet nie możesz korzystać z żadnej broni. Masz solidny arkebus. Dobra, więc weźmiemy... Okej, okay, szlam. Dobra, dobić go. Dobra, ognisty miecz. Dobra. Ale to jeszcze jakieś chyba drugie wyjście. Zaraz się mu przyjrzymy. Ogry mówiły o baterii Durgana, więc to może być nawet samo wejście do baterii. Tak, mówiły, że wchodzą tam tylko wtedy, kiedy potrzebują jakiś dział. Dobra, no to wejdźmy, zobaczmy, gdzie to nas zaprowadzi. Okej, dobra, jesteśmy dalej w baterii. Okej, co my tu mamy? Mięso. Maksymalna wytrzymałość plus 5, moc plus 1, okej. Zamknięte. Czyli raczej nie możesz. Okej. Kolejny dowódca. Dobra, rzućmy się na nich jakoś. Dobra, ty wypal do nich. Ty rzuć kulę ognia. Okej, świetnie. Dobra. Teraz wy wparujcie się w środek. Ty ich wszystkich przewrócić. Świetnie. Dobra. Błogosławieństwo. Serce furii. Okej. Okay. Ty uderzenie magii. Okej, okay. Drugie. Znowu sparaliżowali ją. Znowu ją ubiją, zobaczcie. Okej, okay. Możesz przewrócić tego Legufata. Ty możesz dobić tego. Okej, okay. Dobra, świetnie. Mamy dwóch dowódców, ale obaj zaraz giną. Okej. Okay. Musz mu z tym Legufatem. Dobra, w sam raz. Jeszcze zdążyłem zaklęcie rzucić. Fajnie. Co tu więcej mamy? Okej. Okay. Się temu przyjrzymy. Jeden zestaw obozowy. Kolejny zamek, którego nie otworzymy. Zwłoki. Znakomite stiletto. Pierścień wolności. Zawiera stłumienie nieszczęść. Dwa razy przed odpoczynkiem. Okej. Okay. Ty masz jakieś pierścienie? Pierścień ochrony oraz... odbicia. Krot odbicie się przyda. Druga szansa, palące rany. Z tego nie używamy. Użyjmy może tego. Stłumienie nieszczęść. Niekorzystne efekty zawieszone przez 5 sekund. Mało to jest. Ale dobra. Zawsze to jakaś darmowa rzecz. Szkodzony ładunek. Okej. Okay. A, tak, to te ładunki dla tych kupców. Ta.
Oni skończyli najlepiej. Dobra, wygląda na to, że możemy się tutaj wydostać szybko z tej lokacji. Pewnie to niedługo zrobimy, żeby oddać przynajmniej parę z tych zadań. Okej. Tak myślałem. Ale dobra, jeszcze zbadajmy póki co. Co my tu mamy? Okej, to wygląda podejrzanie. Jakaś płyta naciskowa. A nie, to pewnie tylko kamień. Dobra, więcej lagufatów. Co, Lot, masz lęk wysokości? Okej. Okay. To chyba nie był jej... To nie był chyba jej akcent. Więc to chyba Alot ma lęk wysokości. Okej, dobra. Od razu zaczniemy od ładnej kuli ognia, jak zwykle. Dobra, ty wypal do pierwszego z brzegu. Ty również wypal. Okej, fajnie, skupili się na paladynie, chociaż raz. Fajnie, ty podejdź tutaj bliżej, żeby stanąć lepszy cel dla powalenia. Okej. Fajnie, legufat zdjęte, przynajmniej część. Dobra, skupmy się teraz na tym. Okej, też jest powalony? Tak, też jest powalony, świetnie. Dobra, ale dobijmy go szybko. Okej, ten lagufat. Świetnie. Już tylko zguba lodu została. Dobra, wykończcie ją. Okej, ognisty miecz. Ty bijesz ją? Nie bijesz. Okej, bez problemu. No i dobra, tutaj mamy kolejny most. Zaraz się mu przyjrzymy. Tu chyba mamy właściwe mury baterii. Dosłownie. Wygląda na to, że ktoś się nimi zajął niezbyt. Niezbyt mile. Ale skutecznie. Trzeba przyznać. Co my tu jeszcze mamy? Ma nic. No dobra, zanim wejdziemy do środka, to może pozwiedzajmy resztę okolicy. To wygląda na wejście boczne. A raczej na wyrwę w dziurach. Wyrwę w murach. Okej, dobra, że... To też tutaj zejdziemy. Później. Najpierw reszta terenu. Okej, tu nic. Tu również nic. Że będzie jakiś ładny widok na tą baterię. Z góry. Okej. Okay. Teodor powiadał mi o nagrodzie za nagrodę Metzli, przywódczyni zgromadzonej... zgromadzenia z tej czaszki. Okej. Okay. Fajnie. Dobra, czy mają kapłana? Mają paladynkę? Mają wojowniczkę? Mają kapłana. Okej, okay, to zajmiemy się nim w pierwszej kolejności. Edar, gdzie jesteś z tyłu? Szkoda. Możemy ich jakoś ładnie uwięzić na początku. Spojrzenia dragny możemy rzucić. To ich powinno przyszpilić. Okej. Okay. Może spróbuj tutaj się przecisnąć. Nie udało ci się, okej. Okay. Okej. Okay.
Rzuć się na nie. Okej. Ty się cofnij trochę, zrób miejsce dla Edera, ty go powalisz. Ty fajnie by było, jakbyś się skupiła na kapłanie. Tutaj jest kapłan. Okej. Ty. Błogosławieństwo. Ty się naładowałaś fajnie. Tworzenia dragny zadziałało? Chyba nie. Chybie nie. Ale trafienie magiczka z tej czaszki. Okej. To teraz spróbuj przywalić temu gościowi, niech się odsunie. Okej. Ty nieźle sobie poradziłaś z tą kapłanką, świetnie. Ty będziesz blokował. Mecelę. Okej. Spróbuj ją powalić. Wtedy będzie Alot będzie mógł uciec. Świetnie. To nam chodziło. Ty się zajmij magiczką. Ty rzuciłaś czar. Świetnie, dobra. Przesuń się tutaj i wypal do magiczki również. A ty? Co możesz rzucić jeszcze? Myślę, że możesz wspomagać tutaj. Okej, to możesz coś jeszcze rzucić. Boskie piętno. Na mecela. Na mecel. Okej, świetnie. Teraz zajmijmy się tą enigmatyczką. Okej. Moje możecie przewrócić. Już jeszcze raz każ rzucić, ponieważ czemu by nie. Okej, rozkaz miał jakieś dodatkowe celność? Nie, tylko szołomienie. Ale święty blask dawał. Tak, zwiększenie statystyk. To możemy tego użyć. Okej. Tutaj miecz i mecela się, czy raczej mecel, bo to ona chyba. Okej, dobra, możemy ich jeszcze przestraszyć. Okej. Strzelaj do paladynki, ona ma mniejszą redukcję obrażeń. Okej, mecela zaraz padnie. Spoko. Dokładnie. Spróbujmy jeszcze ją przewrócić, ponieważ czemu by nie. Okej. Co tu się jeszcze dzieje? Ktoś tu się bije. Okej, łotrzyca. Łotrzyce złapały lodowe bestie. Okej, spoko. No, okej, dobra. Dzięki za pomoc. Użyjemy na nich ałę najpierw. Na razie nie chcę rzucać się zaklęć. Po prostu atakujmy wszyscy kupą. Jeszcze swój ognisty miecz. Okej. Się zajmijcie tym. Okej, dobra. Teraz powrót do trolla. I żuk lodowy. No i dobra. To tyle. Dobra. Pozbierajmy, co my tu mamy. Stiletto, solidny pancerze. Nic ważnego. Może mecela miała coś ciekawego?
Zapomniana łza ukochanej. Okej, okay, to jest kiścień. Stłumienie nieszczęść 2 razy przed odpoczynkiem, modlitwa przeciwko zdradzie. Raz przed odpoczynkiem. 30% draśnięć na trafienia. Szansa 10% na rzucenie po trafieniu lub trafieniu krytycznym oszołomienie. No okej, okay, ma fajne zaklęcia. Mogłaby się przydać kapłanowi, gdyby nie to, że nasz kapłan korzysta z mieczy, ponieważ ma specjalną zdolność od... jak tam się nazywa i bóstwa? Magnary. Okej. Okay. Poza tym solidne rzeczy. Oraz jej głowa, oczywiście. Dobra, Eder zbada grimoire. Poza tym solidne krapy. Zebrano daninę, zarobek 684 sztuk miedzi. Okej, okay, troszkę lepiej niż ostatnio. Mniejszy grimoire. Coś tu jest ciekawego? Nie. Dobra. Okej, okay, dodatkowy zestaw obronny. Czyli obozowy. Wstępnym z bryzganą krwią śniegu otaczającym przewrócony wóz zauważasz ślady prowadzące na południe wzdłuż ścieżki. Okej. Okay. Skrzynka jest pusta, ale mocno czuć z niej rybami. Zachuła pewnie coś by tutaj wspomniał o rybach. Okej. Okay. To również jest chyba wejście do... Kolejne wejście do baterii. Okej, okay, dobra. I tutaj jest jeszcze ścieżka, której nie zbadaliśmy. Może ją najpierw zobaczmy. Zdecydowanie bardzo masywna jest budowla tej baterii. Ogólny styl architektury krasnoludów. Okej, okay, tutaj jest jakaś chatka. Może tego gościa, którego mieliśmy tutaj znaleźć, który żyje niedaleko baterii. Urthal. W środku drogi stoi mężczyzna. Nie opuszczając przełożonej przez ramię klingi, daje 2 kroki naprzód, jakby chciał przemówić w imieniu stojącej za nim grupy. Liczyłem na kolejnego darczyńcę. Zawsze przynoszą niespodzianki, a my uwielbiamy niespodzianki. A mówiąc my, mam na myśli oczywiście siebie i to, pustując rękojeścią miecza. Załatwmy to szybko. Postaraj się nie ruszać. Okej. Okay. Kimkolwiek jesteś. Okej, okay, dobra. Również mają kapłana. Ale myślę, że najpierw wyeliminuję maga. Mag zadaje większe obrażenia. Okej. Okay. Tutaj kulę ognia rzućmy. Ty może najpierw naładuj się na łotrzyku, a potem coś rzucisz. Okej. Okay. Brał ładne obrażenia tutaj. Nie dziki opór. Chciałem serce furii. Ty złap łotrzyka. Okej. Okay. Teraz możesz przewrócić wszystkich. Możesz, świetnie. Ty zajmij się magiem. Okej, okay, dobra, przedostali się na naszą drugą linię, nie fajnie. Powal tego gościa. Ty łap za miecz. Możesz go odepchnąć. Okej, okay, dobra. Maga zgarnęliśmy. Możemy zająć się tym gościem. Okej, okay, spudłowałeś z grimoire'u. Trudno. O! Możesz jeszcze raz rzucić powalenie. Świetnie. Dobra. Zmień się na tarczę. I użyj tego swojego przedmiotu. Okej. Okay. Użyj tego swojego przedmiotu.
zajmie się tym gościem. Okej, nie wypaliło? Zaklęcie? A nie, to coś innego. Poszło. A, okej, z różdżki użyłeś, spoko. Okej. Dobra, teraz wypaliło. Ty złap ich dwóch. Ty do nich wypal. Okej, berło. Serce furii nie użyte jeszcze? Spoko. Okej, dobra, pozbyliśmy się jednego wojownika. Teraz wszyscy na niego. O, okej, patrzcie, paladyna również. Dobra, zajmiemy się tym również. Krytyczna lanca ponieważ ona powinna się przebić przez pancerz. Którego ma całkiem sporo redukcji. Nie, nie tak całkiem sporo, tylko 12. Nie możemy się z nim jeszcze dostroić, mamy za mało skupienia. Ale raczej nie zdążymy. Okej, prosto w twarz. Świetnie. Nie, chyba nie mieliśmy żadnego quest'a na tego gościa, więc nie wiem co to był. Ale ma odkupiciel. Znakomita jakość. Można przypisać do barbarzyńca wojownik paladyn. Okej, wiecie co? Dam to Aderowi. Ponieważ wygląda fajnie. Mamy jakiś hełm również z pióropuszem. Że komuś to damy. Eder ma co prawda bardzo fajny miecz już. Notes darczyńcy. W pisanych stronach wskazuje, że zalatnik należy do kogoś imieniu Xtili. Notatnik zawiera różne wpisy. Niektóre to listy przedmiotów wraz z ich domniemaną wartością. Inne strony zawierają notatki na temat okolicy. Na mapie rdzawego lasu zaznaczono duży staw. Obok niego widnieje kilka podkreślonych linijek. Notoc, telots... Okej, dobra, to chyba nie byli w zmowie z tymi gośćmi od kapłanów. Więc pewnie gdyby jakoś inaczej się z nimi dogadać, to... Pewnie musielibyśmy się tutaj jakoś skończyć z nimi. Okej, znakomita laska. A właśnie, jak twoje berło? Nie ma żadnej jakości. Stanowczość plus 3, celność plus 6. Zastanawiam mnie, czy... Okej, przez przypadek zgarnąłem trochę krapu, tak się mógł. Zastanawiam mnie, czy miecz może, przypisany miecz może awansować na wyższą jakość. Dobra, zobaczmy ten grimoire. Okej, mur mocy. Mur płomieni. Okej, tego nie chciałem, bo wyglądało na słabe, ale weźmy to. Skoro możemy. Przerażające oblicze. Czemu by nie? Sący dotyk. Odbiera obrażenia jako wytrzymałość, ok, czemu by nie? Oraz mur mocy. Dobra. Tak, Eder ma przypływ, którym jest mistrzowskim mieczem. 25% obrażeń periodycznych. Ale myślę, że miecz unikalnym po przypisaniu może jakoś ewoluować jakieś fajne rzeczy. Zniszczenie nośników dusz. Obrażenia bazowe 30 to nie jest zniszczenie. To jest daleko od zniszczenia, ale dobra. Potrafienie lub trafienie krytyczne. Dobra, może się przydać. Dobra, wiesz co, Eder? Chwyć za to. Ładnie wygląda również. Dobra, przepiszemy do ciebie. I zobaczmy. Odblokować następny poziom zadaje 200 obrażeń. Lub zadaj 1000 obrażeń. Ok, czyli 200 obrażeń duchom lub ogólnie 1000 obrażeń. Ok, zobaczymy. Okay, czyli zwiększyła mu się jakość na znakomitą?
Nie zauważyłem. Bo wcześniej była tylko dobra. Ale może się przewidziałem. Ej, domyślam się, że ta ścieżka zwiększy mu jakieś obrażenia przeciwko nośnikom dusz. A ta ścieżka zwiększy mu jakieś ogólne obrażenia. Więc bardziej by mnie w takim razie ta interesowała, ale zobaczymy. Jeżeli będziemy teraz spotykać jakichś duchów w najbliższej przyszłości, to nie będę się jakoś napinał, żeby z niego nie korzystać. Droga wije się w górę przez pewien czas, aż w końcu gwałtownie skręca ku przełęczy. Okej, więc tam nic nie ma. Okej. Ty jeszcze goście co miałeś, tylko troszkę miedzi. Okej, dobra. W następnym odcinku zwiedzimy tą część baterii. Myślę, że cofniemy się do miasta, poddajemy zadania, które wykonaliśmy i potem dopiero udamy się do właściwej baterii. Okej, a dobra, co jeszcze w Warowni się działo, poza tym, że mamy już wszystko pobudowane, co się dało? Azuzo, znaczący gość. Okej, dobra. Czyli nic ciekawego. Hey there. Dobra, więc tak jak mówiłem, idziemy zwiedzać. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!